Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielus, a przed wami gra Warlock The Exiled. To jest druga część Warlocka. W tym odcinku witam się z wami, gdyż materiały, które nagrywałem wcześniej, które pochodziły z Twitcha, mi się skończyły i stwierdziłem, że teraz będę nagrywał już bezpośrednio z mojego peceta, więc kontynuujemy oczywiście przygodę. Będę musiał sobie jeszcze w międzyczasie przypomnieć, na czym tutaj ostatnio stanęliśmy, ale to zajmie chwilkę. Natomiast gra jest strasznie wciągająca. Przy okazji wróciłem do tematu znowu strategii ekonomiczno-militarnych. No i tam oczywiście cały czas przymierzam się do tego Age of Wonders 3, ale jak to wyjdzie z tym, to zobaczymy. W każdym razie bardzo, bardzo ucieszyła mnie informacja odnośnie nowej produkcji Firaxis, oczywiście twórców Cywilizacji. Mianowicie chodzi tutaj o taką grę, która będzie jakby cywilizacją w kosmosie, na obcej planecie. Strasznie, strasznie fajna sprawa, fajnie się to zapowiada. Nie będę teraz sobie specjalnie tutaj zatruwał głowy i przypominał tytułu, bo szczerze mówiąc widziałem go raz i pamiętam dość niewyraźnie. Ale dobra, wróćmy do naszej gry. Więc tak. Wasza wysokość, mam złe wieści. Nic... Jezus Maria. Nic dobrego tutaj nam nie przynosi ten nasz sługa. Wasza wysokość. Tak, tak, tak. Jans Hall. Dobra. Jak pamiętacie, mamy tutaj kilka światów, a dotrzeć mamy właśnie tu. Do Ainadra. Boże, jakie wyrazy, ciężko to wymówić. I Ardania. Ardania jeszcze jakoś sensownie brzmi. W każdym razie to jest mój pierwszy. Tutaj dotarłem, czyli jestem w drugim świecie, no i próbuję go sobie tutaj zwiedzać. Jak pamiętacie, posiadam już sporo jednostek, aczkolwiek zaczynają się problemy z żarciem, zaczynają się problemy z... Chociaż czy ja wiem, czy to są problemy z kasą. Prawie 8 na plusie, więc jest w porządku. Dobra, w każdym razie zobaczymy. Miasta tutaj nowe są założone, co zresztą widać. O, tak wygląda cały świat. Jakoś będę musiał się przedostać do Ainadry i Ardanii. Okej. Wracamy sobie. No i zobaczmy, co nas tutaj prosi. Konstrukcja jest kompletna. Dobra. Kończymy turkę. Tutaj fajnie, szybko tura się kończy. To mi się bardzo podoba. Natomiast tak, co robimy dalej? Na pewno wykupimy sobie upgrade do naszych jednostek. Tutaj mamy wroga. Grimlock. Od razu kojarzy się z Grimlockiem. Grimrockiem. Fajna gierka. Gdzie by tu wysłać tą jednostkę? Wiecie co, na razie niech ona sobie stoi i się leczy. Tak będzie najlepiej. To samo zrobię tutaj. Niech wracają do pełni siły. Natomiast tu już zaczyna się walka. I mam nadzieję, że będzie ciekawie. Teraz tak. Czy ja mam zasięg? Mam. Nie jest on zbyt duży, ale jednak coś tam daje. Czy mogę użyć czaru? Trzeba by coś wybrać. Nie, cofnij. Nie no, jest wybrane. Okej, jeszcze 3 tury. Księga mi się nie otworzyła po prostu. Z tego co też zauważyłem, bardzo fajnym czarem jest Fertile Lands. I on jakby właśnie taki świat, który ja mam tutaj. Zresztą mogę to pokazać, bo specjalnie teraz nie mam parcia, żeby niszczyć jednostki. On, wybrany obszar z takiej ziemi, można by powiedzieć, beznadziejnej, zamienia w obszar płynący mlekiem i miodem. Zresztą zobaczycie. Ciekawe jak to na wodę działa, bo tego nie widziałem jeszcze. Czy zmienia coś? Na wodzie? Nie. Ale właśnie. Tak teraz wygląda obszar wokół mojego miasta. Robi się zielono. Ja już tutaj parokrotnie tego użyłem. Całkiem fajna opcja. I wydaje mi się, że... No właśnie. Tutaj jak macie produkcję minus 20% do chleba, natomiast
Tutaj już macie wszędzie plus 20%, z racji tego właśnie, że to wygląda sensownie. Tu mamy jakiś awansik. Awansik naszej katapulty. Nie chcemy expa... O, tak, 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 elemental. Damage. Kolejna jednostka to nasze wampiry. No to to powinno sobie poradzić bez problemu. Critical hit. No za dużo mu nie zadam. To jakieś zombie są. Warriors! Warriors idą do przodu. Damy im tutaj Masterwork Armor. To kosztuje oczywiście kasę, więc... Więc trzeba uważać, ale... Nie stać. Cholera. Nie dam rady tam dotrzeć. Dobra. Tego pana muszę wyciągnąć z miasta, bo przyda się jego pomoc i również go... A jednak nie. Aha, bo on już jest na maksa zupgrade'owany. Dobra. To nie będziemy go tutaj. Zostałem zaatakowany, ale oni oberwali mocniej. Dobra. No te jednostki nie powinny tutaj stać. Bo to bez sensu jest. Clear-eyed and ready. Wy pójdziecie tu. Tu się przydacie. Wy proszę ostrzelać tych panów. O! Są podatni na ten. Ciekawa sprawa. A znowu te wampiry nie radzą sobie za bardzo. Jaki mam zasięg? Jakiś tam jest. Proszę tu podejść. Strasznie słabo zadaje. Attention! Przyda mi się jednak tutaj uderzyć czymś. Czemu w zombie nie mogłem, ale to już w sumie nieważne. Dojadę ich? Dojadę. Nie, nie dojadę. Chyba coś im zostanie. A jednak dojechałem. Dobra. Ty tutaj stój. Defended. No, może awansować. Finisher. O! To się przyda. Regeneracja zawsze jest w cenie. I jedziemy dalej. Kurde, jak się ładnie tutaj wybroniłem. Zombie jest mocne. Zobaczmy, czy jakimś spellem mogę... O, mogę osłabić w sumie ich. Jeszcze nie wszystkie oczywiście tutaj... czary wykorzystywałem. Zadać jakiś damage. Krytyk wszedł, ładnie. Z katapulty poprosimy tu. Bardzo ładnie. Tą jednostką podejdę, tą się... Przejdę. Dobra. Mystic Portal. Target. It is not your business, monster. I'm the great mage of this world. Dobra, powiem, co robię. Walkingpedia. Go ask some doodle. Doodle, wiadomo o co chodzi. About it. O jacie.
Which kind of wolf? And polar wolf? Jezu, takie głupie rzeczy mam tutaj. Właśnie, idź sobie do Wikipedii. LOL! Mam stateczek. Ciekawe, czy on zadaje duży... Oj, chyba duży damage zadaje. O, tu jest... Będzie nagroda, będzie nagroda. Tylko trzeba to zniszczyć. A nie, to są jakieś ruiny, które mam zdobyć? Nie, wilki, dobra. Ostrzelać to. Ostrzelać to po raz drugi. No. Jest. Czasami nie wiem. Chyba czy brakuje mi tutaj energii, żeby użyć spela? Nie będziemy tworzyć artefaktów. To może chociaż jest. Nie, nie da się. Dobra. Podchodzimy i tłuczemy. 10-4, 12-4. No to wiadomo gdzie. Pająki są dosyć słabe. Oj, niedobrze, że tam podszedłem. 4-1, aha, bo nie na wzgórzu. Nie, ale i tak tłuczemy. Yes, my lord. Weszło za 5, ładnie. Dobra, kończymy turkę. O, ładnie mnie tutaj klepnęli. Z drugiej strony też. Wilczki zaatakowały. O cholera! Bez kitu, to jest mocne. Dobra, mamy nowy spell. Natomiast... Ja tu potrzebuję... Nie, 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 otwórz mi ten panel. Yes. Dwanaście... Cztery, no to to. Dobra. Boję się strasznie tych wilków. To może być trudne. 7. Czy mogę użyć? Nie mogę. Kurde, tu strasznie ciężko i długo tłukę te cholerne zombie. Podejdę sobie tutaj. Dupa. Kurde, serio? Jakoś się teraz postawić tak, żeby... No, oni stoją na wzgórzu. Jest Mystic Portal. Ciężka sprawa teraz. Wracamy do miasta. To powinno załatwić sprawę. Jeszcze nie. Warriors! City Fighter. Nie, 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 nie. Dobra. Podjedźmy kawałek. Jeszcze kawałek. O. Będzie jakiś tam zasięg. No i trzeba się przemieszczać. I dojechać to dziadostwo w końcu. No dobra. Przydałaby się też jakaś produkcja w końcu, ale tu jeszcze parę tur brakuje.
Och, tego się boję. Oj, czy to co? Oj, 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 niedobrze, ale mnie klepią. Ależ mnie klepią. To zrobimy oczywiście tak, tak. I zobaczymy, czy się... czy są na to wrażliwi. Nie no, 8? Błagam. 7. Jakie to jest cholerstwo potężne. Time to move. Uff. 14, dobra. No to sporo im zabrałem teraz. Dziewięć. Kosztem jednego. No to oczywiście, że zaatakujemy. Ale ja pilnie będę potrzebował tu jednostek. Fire! Okej. Są skasowani. Ci raczej mi nie zagrożą. Jak to wygląda tutaj? Nie chcę tych skeletozaurów jakichś tam. O! Ale to stówkę kosztuje. Nie no, teraz dużo zarabiam. To niech będzie. To jest całkiem fajna jednostka, muszę przyznać. Wróćmy do mojego pierwszego świata. Tutaj w sumie też mam jakieś rzeczy. Kurczę, ja nie ogarnąłem tego w ogóle. Stolica. Co potrzebujemy? Przyda się katapulta, przyda się ze dwóch warriorów. Wróć. Aj, nie przerzuca mnie tak fajnie, jakbym chciał. No nic. Pojedziemy sobie w ten sposób. I tutaj mam Warriora jeszcze jednego do wyprodukowania. Dobra, to mnie będzie strasznie dużo kosztowało. Więc mam nadzieję, że miasta szybko skoczą z populacją i będę mógł sobie spokojnie dalej inwestować tak jak chcę. Dobra, to będzie po sprawie. Kończymy turę i zobaczmy. Ja boję się tych wilków, naprawdę już ich boję. Uff, nic nie zrobili. Nie ma, naprawdę nie ma tu żadnego wzgórza wokół. Ja się boję do nich podchodzić, to idę tu. Attention! Jak mi pieprzną. To nie będę wiedział, którędy na górę. Więcej nie wydaje. O kurde, krytyk za 29. Ależ pięknie. Ale czemu im zdrowie jakby nie zeszło? Nie no, szkoda. Kurde, szkoda tyle zadawać. Firebola im spuszczę na głowę. O, ładnie, za 14. I tu będę potrzebował, ale to zaraz, jak mi się wyprodukują jednostki. Defense, ja nie chcę stracić tej jednostki w żadnym razie, bo ona jest potężna. 6-4, nie. No to defense. I jedziemy. Jest. Jest w końcu jednostka. O Boże, to tylko pływa, naprawdę? Nie zwróciłem uwagi. Jasna cholera. Ale ma zasięg, dobra. Dobra, będzie bronić miasta, wtedy mogę ruszyć z tą jednostką. O, i wyszło całkiem nieźle. Dobra, trzeba w to walić. Bo to jest naprawdę niebezpieczne. Aha, to się ulecza. O Jezus Maria. Mamy awans,
Ale to zaraz. Dobra, jest trochę hajso. Można sobie... Nie, po co? Bez sensu przecież. One się i tak nie poruszają. Dobra. Znaczy nie poruszają się w sensie po... Nie latają, tak jak na przykład to. Flying Galeus. A coś takiego bym chciał, tylko że pewnie tutaj trzeba by właśnie skorzystać z drzewka, zobaczyć gdzie się to tworzy. Cholerstwo i dopiero wtedy. To jest... Nie to, nie to. O, to jest tu. Właśnie, jak widzicie, potrzebny jest jakiś powietrzny dok, karawela, tak dalej, tak dalej. Więc w to nie będę inwestował, bo to jest za drogie. A jest jakiś air dok. Cholera, może jednak. Dobra. Drogie to, ale zainwestujemy. Bo to się przyda. Takie latające. No one na pewno się przydadzą, tylko kurczę, to jest... Nie dość, że drogie, cholera, to jeszcze... A karawelus mam. Więc to powinno załatwić sprawę i będę mógł... Dobra, dobra, to nawet lepiej na tym wyjdę. Świetnie. To są moje oczywiście zadania do zrobienia. Może sobie zerkniemy. No trochę many za to zarobię. Okej. Co by tutaj wybudować? Jak z żarciem dobrze? Z kasą dobrze, z maną słabo. Magic Tower. O, jest. Mana Trap. Budujemy. No i klepiemy tych dalej. O, ale krytyk wszedł. Fireballa. Nie da rady, niestety. Damage, wiadomo, że damage. Kurde. No mam przerąbane, no trudno, klepie. Tędy nie przejdę? Przejdę. O cholera, pewnie źle zrobiłem, że tutaj wlazłem. Ale może się uda zatopić. Ach, jednak nie. A może? Sięgnę cię. Nie? Może jednak? Ej, dobra, chyba po sprawie. 8. Nie no, żyję jeszcze. Cholera, zadam jakiś damage. O, jest jakaś oferta. On mi daje make peace. Mhm. Daje mi golda za to i laser shadow bolt. Trochę mało, ale okej. Okay. Akceptujemy to. Nie mam czasu na niego. Dobra, wroga nie ma. A są jednostki. Jest katapulta. Podejdziemy sobie. O ja pierdzielę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że ja tak sobie podszedłem. Ale w każdym razie pora ruszać do walki. Dobra, ty zostajesz tutaj, bo ty bronisz miasta. To trzeba klepać. I kończymy turkę. Oj, jak mi uderzył, ja pierdzielę. O nie, po mojej katapulcie. A jednak nie, jeszcze żyje. Dobra, sprowokowałem go. Wracamy do miasta. Z miasta ostrzelamy.
Ty mi nie dojdę jeszcze. Tu przypasowałoby jeszcze z jedno miasto założyć. Ale to może innym razem. Dobra. Coraz lepiej tutaj wygląda to wszystko. Resistance to nie. Bonus when attacking target in the city. Może się przyda, ale wątpię, żebym akurat pamiętał, że ta jednostka ma taki bonus. Że jak jednostka wroga stoi w mieście, to jest... To jest git. Wow, 200 kasy. Zajebisty biznes. No dobra. To lecimy tu. Do 5. Sporo stracę. Trudno. Hajs się musi zgadzać, ale te pieprzone wilki to będzie problem. Żeby one mogły tutaj podejść, znaczy żeby one zechciały tutaj podejść, to by jakoś to wyglądało. Ty tam śpi. A nie, nie śpi. Wróć. Może ty będziesz mieć zasięg gdzieś. Kiedyś. Dobra. Bez kitu, ja tam potrzebuję naprawdę wzmożonych sił. Ja bym tutaj sobie tą jednostkę podleczył. Zaatakował. Coś możemy w mieście znowu wybudować. Jak stoimy? Jest trochę many, ale jeszcze mało. Ja chcę więcej many. Oj, to strasznie drogie jest w utrzymaniu, to nie. Tak, kasa spadła, to stawiamy kasę. Kasa będzie tutaj. Teraz tak, trzeba wykombinować coś na nich. Ja bym ich tutaj po prostu ustawił na razie. Wyjdą, to wtedy będę miał zasięg. Co to jest? Nic ciekawego. Dobra, spadamy stąd. Jeszcze z jednego warriora bym zrobił. Ale w sumie to nie tutaj. Nie ma potrzeby. Dobra. Jest w porządku. Jest Flying Galeos. Poprosimy jeszcze jednego. O nie! O nie! God damn it, rzuciły się. Pieprzone szmaty się rzuciły na mnie. Dobra, wy wracajcie tu. Wy, moi drodzy. Cholera, ja oberwę. Warriors! Warriors and glory. Jak tu się przemieścić? Atak nie ma sensu w ogóle.
Najlepiej będzie odejść w las. Zaczekać. Czy ja mogę? O, mogę. Tu mogę pójść w armor. I w armor. I nawet im mogę dać jeszcze drilled. To jest siła jednostki o 10%. Każda jednostka ma 5 bodajże miejsc na perki, więc trzeba w późniejszej na pewno części gry patrzeć, co się idzie, bo każda jednostka na pewno będzie chciała coś innego. Znaczy chciała. Będzie lepiej zainwestować pewnie w coś innego. Dobra. 20. Czy ja mam tu jeszcze miejsce? Tutaj tak. Leczymy tą jednostkę, a tu podejdziemy. I mogę nawet zaatakować, świetnie. I ja jestem na wzgórzu, a on jest na dole. O, wróć, bo tam chyba mogę jeszcze przyatakować. No. O Chryste, nie. Wróć. Dlaczego nie mogę przeskoczyć? Warriors. Nie, jednak nie mogę. Ale stanę obok. Fire! 5. Nie wiem, czy opłaca mi się tym fireballem, więc... Okej. 8 Death Magic. W tej turze nie dam rady już. Ty muszę uciekać. No i cofnął się. Ciekawa rozgrywka tutaj będzie, naprawdę. Trzeba go kąsać. No, za taką kwotę to raczej niekoniecznie. Tutaj podejdźmy. Tutaj jeszcze jest ciekawa rozgrywka. Dostaję manę. Take the money, witch. I don't have enough gold yet. Ile ona chce? 1000? Zwariowałaś. Then I will ask the same question a little later. Spoko. Pytaj. Pytaj zawsze możesz. Damy armora. Drilled. I... A jak widać, nie da rady już. Tu nie dam rady wejść. Warriors. Dobra, tu stoimy. Czy ja mogę na przykład tą jednostkę przerobić? To też jest dobre pytanie. Chyba nie. Chyba żebym podpłynął pod miasto. Nie. Raczej nie ma takiej możliwości. No nic. Mamy katapultę, która się generalnie tutaj nie przyda. Więc wbijemy do Mystic Portala i skoczymy do nowego świata. Do tego drugiego właśnie. Ci sobie wędrują. Ci się leją. Clear-eyed and ready. Congratulations! You have successfully researched a new spell, my lord. Okej. Tutaj potrzebujemy się podleczyć.
What the fuck? Co im się stało? Aha, są zamrożeni. Dwie tury jeszcze, ale jajca. Pierwszy raz coś takiego widzę, nie mogę wykonać w ogóle ruchu tym. Ciekawe. Dobra, tu mam wszystko, co to jest? No to kosztuje już trochę. To zwiększa, tak? Dobrze ja to rozumiem? Zwiększa populację? Chyba jakoś tak to działa. Co my tu mamy? Lower the land, magic spell, speed. Tam jest magic speed oczywiście. Heals 4 and elemental magic. Life bolt. Ile to daje? 5, dobra. No widzicie, tutaj są ciężkie rozkminy, w co iść. Ja bym chciał właśnie mieć takie rzeczy rozpisane po polsku, bo to by było najbardziej sensownie, jak dla mnie. Tu na dole nic. Co daje Magic Speed? Aha. Punkty ruchu, ale w określonym czasie. No nic, może się przyda. Ma to strategiczny potencjał, więc kto wie. Kto wie. Jest nowa jednostka. Ty masz się leczyć. Dyszką dostał. Tutaj nie da rady, na razie. 15, bardzo ładnie. Tu mnie zabije, więc... 15, bardzo dobrze. No i zdejmij mi którąś z jednostek, więc wolę tą. Ja sobie rozwinę jednostki, to nie jest problem w tej grze. A ty jednak wróć tu, bo tu się przydasz, jeżeli on się ruszy. I to wszystko, co mogłem teraz zrobić. Panowie sobie drepczą. Katapulta przeskoczy do innego wymiaru. Tak. Tam jest walka na górze. Ale też. O, come on. Dobra. Oj, ruszył nie w tą stronę, co chciałem, ale żyje mi ta jednostka i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ten czar musimy sobie cancelować. Healing. Nie ma mocniejszego healing. Boże, ile to kosztuje? Pełne te. Nie ma mocniejszego. To i tak jest nieźle. Spadajcie stąd. O, jak stoi blisko. Czyżby? Tak to działało? Krytyk wszedł. Lecz się i w następnej turze uderzysz. Tylko teraz stracę prawdopodobnie jedną z tych fajnych jednostek. Farma manę. Oj, tracę manę. Koniecznie farmę trzeba budować. 3 tury. Jak to tu wygląda teraz? Jednostka, jeszcze jedna warriorów. Jestem ciekaw, czy tam... Aj, źle poszedłem. Najwyżej zajdę im drogę, jak będą uciekać. Pod warunkiem, że będą uciekać. Damy sobie defend. Mogę się... Jeszcze nie mogę nic zrobić, Jezu. A to jest moja katapulta. Która przewędruje sobie również tutaj na dół. Nie mam zasięgu. Więc się bronimy. Kończymy turę. Panowie sobie drepczą. I kogo mi tam zabije na dole?
taka zacięta walka na wzgórzu. Dobrze, że przynajmniej można się bronić i że zadaje się damage. Ojojoj, katapulta. O, żyje. Nie, nie mam jeszcze twoich pieniędzy, szmato. Dobra, trzeba to zerżnąć teraz. 9. 8. Nie dam rady. Ryzykuję. Może się uda. Daj radę, chłopie. Musisz dać. Dobra, katapulty mi nie zdejmie. Frajer. A czy ja mam jeszcze spela? Mam spela. Jest po nim. Kabum! Tak jest! Jak widzicie, most jest otwarty. Jeszcze zarobiłem 160 golda, więc możemy się teleportować do następnego świata. I to właśnie i o wiele więcej w następnym odcinku. Za ten wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że razem ze mną dobrze się bawiliście w najnowszym Warlocku. No i cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Hej!